przegrałbyś nawet z bagiennym zielem. A co to ma niby znaczyć? Tak! Dalej! Dalej! Mocniej! Masz wyjątkowo paskudną mordę. Widzę, że chcesz koniecznie dostać w łeb! Tylko zachowaj to dla siebie. Ludzie to mówią, że to nie robią. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Cześć, kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Jesteś słabowitym tchórzem. Co to ma znaczyć, do diabła? Jak mnie to nie dotyczy, się nie nauczy. W tej historii musi być jedna. Witajcie moi drodzy, ja jestem Lucik, a to przed wami oto kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gothic Świat Skazańców. I jak widzieliście na tym napisie, obiłem... Załatwiało się inaczej. No, zgadzam się. Obiłem twarze kilku szkodnikom. I się dorobiłem fajnego amuletu Butcha. Obiłem mordę Butchowi, zdobyłem jego żelazną maczugę, niestety brakuje mi jednego punktu siły. Ale to tam na przestrzeni kilku odcinków powinienem sobie podbić tą siłę. A póki co myślę, że moja postać jest wystarczająco silna, żeby rzucić wyzwanie przede wszystkim tamtemu topielcowi. Ale zanim do topielca przejdziemy, jeszcze tutaj zagadamy sobie to faceta w karczmie. Konkretnie przedstawiciela Bractwa Śniącego. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj, Silar! Aha, tutaj mały fuck up zrobiłem, bo po zakończeniu nagrania jak zwykle... I chcę się napić. Rzeczywiście. Dobra. Zapomniałem zapisać gry i muszę tutaj jeszcze raz wysłuchiwać tych dialogów. Dlatego jeszcze dla przypomnienia musimy pogadać tutaj z Jeremiaszem. Aby później aktywować nową linię dialogową u Horacego. O, i nawet nie będę musiał czekać na nowy poziom, żeby podbić sobie siłę, tylko po prostu do Horacego sobie pójdę w tym odcinku. Jak idzie destylacja? Przy tych... Dobra, ja będę to przemijać. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, jak brzmiał ten dialog. Co? Okej, otrzymaliśmy żywkę. To możemy się od niego nauczyć. Okej, ale olać to. Ja się nie będę takich rzeczy uczyć. Przede wszystkim teraz mi zależy na otwieraniu zamków i nie wiem, czy nie w skradanie pójdę. Póki co na razie sobie to odpuszczam. Tymczasem pogadajmy sobie z Valem i Zidro. A jeszcze nie pokazałem wam wszystkiego. Tadam! Coraz bliżej 1000 bryłek rudy. I to na samym początku gry. Także gra dalej jest, mimo tego moda, który poprawia takie błędy, dalej gra jest mocno niezbalansowana. Tak długo jak my. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu Bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Nie mam zamiaru się tym przejmować. Pokaż mi, co tam masz. Proszę. Może? Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Jasne, czemu. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To nie było zbyt mądre. Musisz uważać na to, co mówisz. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Balkagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego! Muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Jak mnie to nie dotyczy.
Sam pomyśl. Dasz mi ziele lepiej i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. To będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Mój sposób na pozbycie się tego ziela to jest po prostu schandlowanie je. Bo latać do każdego szkodnika po jednej sztuce, to bym się zarąbał. Potrzebujesz pomocy? Paru chłopaków doniosło mi, że siepacze Gomeza mają na składzie naprawdę dobry napitek. Mocne piwo, z tego co mi wiadomo. Wprawdzie niezły mam zysk z tej ryżówki, ale gdybym miał to piwo, mógłbym je sprzedawać za podwójną cenę. A z tego co wiem, masz niezłe kontakty w starym obozie. Dlatego miej oczy otwarte i postaraj się załatwić kilka butelek. Oczywiście zapłacę ci za fatygę. To jest quest, który zrobimy znacznie później w następnym rozdziale. Ale zdobędziemy po drodze w trakcie fabuły takie mocne piwo, więc spokojnie. Proszę, oto piwo. No pokaż, już wróć, jak będziesz miał przy... Nie mam zamiaru. Aha, najwyraźniej mam jakieś mocne piwo, ale tylko jedną sztukę, czy może zwykłe mam? Nie wiem. Chcę się napić. Nie ma nic za darmo. Okej. Może 10 druga krótę niestety tylko. Aha. To jemu sprzedamy za te nowicjusze. Czekaj! Lepiej się w nic nie pamięć. Zawsze to samo. Okej, może być tak. Że będą kłopoty. I o tak. Więcej nie powtórzę. I... To się chyba nigdy nie skończy. O. Nie powinienem. Dobra. Mam tyle tych brojek rudy, że aż sobie troszeczkę pozwolę na sprzedaż. Tak długo. Muszę znaleźć jeszcze innego kupca. Ale dobra, póki co... Póki to jestem, przypłynę teraz na tamtą stronę. Tego jeziora. I zawalczymy sobie z topielcem. Nie wiem, czy damy mu radę teraz. Moja postać ledwo się wyuczyła szermierki i ma tylko 30 punktów siły. Przy okazji widzicie na dnie zatopione chatki. Taka ciekawostka. Dobra, jesteśmy coraz bliżej brzegu. Cholera, mogę sobie zapisać tę grę na, w karczmie, gdy byłem jeszcze w karczmie. To bym nie musiał, kurde, się tam i nazad wracać. No dobra, mamy tego topielca faktycznie. Chodź tu. Okej, jesteśmy w stanie mu rzucić wyzwanie. Nie możemy pozwolić mu zaatakować, bo nas strzasnął ładnie. Szponę to bardzo spod pamy. Tamy. Nie, pamy. Ale się udało sprawnie go pokonać. No skoro ze szkodnikami dałem radę, to taki topielec tym bardziej. Powinien mi paść. Tu taka ciekawostka, tutaj mamy chatkę zbieraczy ryżu, gdzie sobie mogą przesypiać całe noce. Więc to nie jest tak, że sobie idą do kąta i stoją, przeszykują noc. Tylko faktycznie jest to przemyślane. W grze z 2001 roku. Hej, ty! Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi, ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Okej. Dodamy Horacego. Może zrobimy to w ten sposób i... Czekajcie... Okej... Okay. Nie zginę? Okej... Okay. Okej... Okay. Jebada badu. Pewnie masz rację. Ho! Ale jaja. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Okej... Okay. Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia. O, to. Jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala.
Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia ponad garstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. No i proszę was bardzo. Mamy nową broń. Co prawda niewiele więcej będziemy zadawać obrażeń, ale... na pewno już nie jesteśmy tacy bezbronni, jak byliśmy na początku gry. Czy chociażby dwa odcinki wcześniej. Także to, co wam mówiłem. Jesteśmy znacznie silniejsi teraz. Po dołączeniu, znaczy nie tyle dołączeniu, co po prostu po zwiedzaniu sobie nowego obozu. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Tu z kolei mamy Lewusa. I teoretycznie możemy się mu przeciwstawić, ale jeśli rozniesiemy tę wodę, to dostaniemy dodatkowe punkty expa, więc... rozniosę ją. Chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. No i dobra. Możemy nawet od razu się mu przeciwstawić, także fajnie. A najpierw rozniosę tę wodę dla dodatkowego expa. Jeśli pojawi się jakiś ciekawy dialog, to oczywiście wam go pokażę. A tak, to przeskipujemy to wszystko. To się już więcej nie powtórzy. Przysyła mnie Lewus. Czekaj, tak? Lepiej się w nic nie bakować. I co powiedział? Jeśli myślisz, że... mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Okej, dobra. Ja wam pokażę tutaj na początek, jak to wygląda. Mamy zwykłego zbieracza. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Piękne dzięki! Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Powiem wam, że to i tak dosyć szybko poszło, bo w oryginale, bez modyfikacji, taka postać najpierw napiła się, powolną animację, a potem dopiero coś mówiła, więc no, nieciekawie. Tych horacji niech się przede wszystkim napije. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. No przede wszystkim, no... bo to się powtarzać te dialogi, więc do zobaczenia za chwilę. Czekaj no. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna, hm? Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. Może? W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. No, może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Ludzie zawsze gadają. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dlatego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. Tutaj kupię sobie ten pierścień. Ja wiem, że to jest trochę nieopłacalne z mojej strony. Ale biorąc pod uwagę, ile ja rzeczy zbierałem na przestrzeni gry. Ludzie zawsze gadają. Sobie to o tak wezmę. O. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. O, fajnie, fajnie. Nice. Jeśli myślisz, że... no i spoko. Ja te źle traktuję jako dodatkowe bryłki rudy. Z racji, że i tak jestem dosyć bogaty. Sami widzicie. Może? W tej historii musi być jednak... Okej, mam pierścień, mamy dodatkowe punkty życia, które na pewno nam się przydadzą na początku gry. Już prawie 100 punktów, także fajnie, fajnie. Hej, ty! Hej, ty! Dobra robota! Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty! Także fajnie. A wręcz nie fajnie. No dobra. Zapiszemy grę. I zaraz powiemy, co o tym sądzimy. Hej, ty! Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co, masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć, kto tu jest szefem. Ach,
Essa. Okej, co my tu mamy? Rząd był krwiopicy. Okej. Ty nic nie powiesz? Ty nic nie powiesz? Załatwiony Eleus. On jest praktycznie niewiele silniejszy od zwykłego szkodnika. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. Także fajnie, zakończyliśmy wątek Lebusa. To jeszcze pasowałoby zakończyć wątek tego Bala. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Balkagan może mi... No wiesz. Miło było robić z tobą interesy. Tylko zachowaj to dla siebie. No dobra. Co prawda jestem biedniejszy od 200 bryłek, ale jak widzicie, no i tak mam dosyć spory zapas. No i poza bryłkami mogę się jeszcze różnymi innymi rzeczami wymieniać. Zobaczcie, ile tutaj mam broni. Za same łuki dostanę spokojnie z 1000 bryłek. Albo nawet te 500. Może nie 1000 bryłek, ale tak z 500 na pewno bym wycisnął. Za same łuki, a tu jeszcze mamy ile broni. Które również niemało kosztują. Także... Mnie to tam zwisa i powiewa. To nie mój problem. Chcesz? Nie. Przy okazji zobaczmy, czy mamy tutaj winogrona może. Na pewno mamy jabłka. Ryżówka może tak z kilka razy kupię. Czysty alkohol. Nie wiem, czy czystego alkoholu chciał typek. A dobra, możemy mu dać. Okej. Okay. O tak, tak damy, tak damy. Już dawno temu. I damy mu, nie wiem. Na nikim nie można. Raz kły mu damy, o, o. Zawsze to samo. Dobra, niech będzie i tak. Musisz uważać na to. Musimy skądś wytrzasnąć winogronę. Bo nie chcemy się do tej kopalni latać dla jednej rzeczy. Chociaż tak szczerze mówiąc, to olał tę winogronę. Bo i tak tutaj jeszcze będziemy łazić kilka razy. Więc spokojnie. Wbiłem nowy poziom, więc udamy się teraz do starego obozu. I pogadamy sobie z Mordragiem. Przede wszystkim obijemy mu mordę, gdyż tam, jeśli pamiętacie, mamy wykonać próbę Torusa, gdzie polega ona na tym, że albo musimy go wypędzić, albo musimy go zabić, albo możemy to skopać i powiedzieć mu, po co tutaj przyszliśmy. Czy Torus byłby niezadowolony? Ale my oczywiście będziemy chcieli na korzyść starego obozu zabić Mordraga. Natomiast jest taka opcja, że jeszcze jeśli chcemy dołączyć do nowego obozu, to możemy poprosić Mordraga, żeby nas zaprowadził właśnie tutaj. Tu mam jeszcze dwóch szkolników, co by im pasowało obić mordę, a już im oszczędzę tego. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Tutaj mieliśmy do czynienia z krwiopicami. Tu mamy taki fajny skrócik, żeby ominąć tamten most, co jest pilnowany przez dwóch włóczęgów, czy wikidajów. A tutaj mamy jaszczura. Także nie wiem, czy damy sobie z nim radę. O kurde. No, mało nie bije, ale udało mi się go pokonać. Bardzo mnie to cieszy. O, grzybek. Także fajnie, sami widzicie, że nasza postać stała się dosyć potężna. Nie dość, że mamy szybsze animacje walki, to jeszcze... zadajemy niemałe obrażenia na tak początkowym etapie gry. I to nie jest koniec, bo my możemy stać się jeszcze bardziej silni. Ciekawe. Tu mamy kretoszczury, ciekawe czy coś znajdziemy. Oła! Okej. Nie wiem, co to miało być, ale spoko. Może być i tak. Może być i tak. Nie będę narzekać.
Ale nawet tego mięsa nie będę zbierać, nie chce mi się. Jest to teraz tak obrzydliwie bogaty, że... Że weź. Chociaż jego to akurat podniosę. Może do tamtego żarłoka będzie mi potrzebna jagodka. Okej. Wygląda inaczej. Tam po lewej pewnie słyszeliście facet, co sobie gadają, to są rabusie z tego, co pamiętam. Więc póki co... Na razie do nich się nie zbliżam, gdyż oni mogą być na razie dla mnie zbyt silni. Dwóch na jednego to już jest ciężka walka. Też nie ma sensu co się tak zapędzać za bardzo. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Skromnie. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Jeśli chodzi o skradanie się, to oczywiście Kawaorn może mnie tego nauczyć. I teoretycznie już zdobyliśmy jego głos. Ale możemy jeszcze więcej questa z tego ala questa dostać expa, jeśli nauczymy się właśnie skradania. Więc na razie sobie odpuszczam rozmowę z rączką. Tymczasem na koniec tego odcinka jeszcze ruszę do Mordraga. A z kolei w następnym odcinku spróbujemy jednego z wojowników Skatego tutaj pokonać. A potem pewnie ruszymy do obozu Bractwa. A może zamiast obozu Bractwa trochę bym jeszcze pod expie postać. I pozamykał niektóre sprawy w starym obozie. Tak jak na przykład ta sprawa z rączką i tak dalej. Zobaczymy. Tymczasem tutaj mamy Mordraga, już z nim gadałem, dlatego mnie nie zaczepia. Jagódki. Zapisujemy. Pogadajmy. Nie można polegać, od co? W tej historii musi być w tym obozie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ty. Słucham. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Okej, ta opcja dla głowy jest głupia. To możemy go wygnać, ale to jest nieopłacalne. Od razu wiedziałem. Nie tolerujemy tu ludzi, którzy okradają magnatów. Schowaj broń! Więc o co ci chodzi? Dlaczego nie powiedziałeś tak od razu? Co ty wyprawiasz? Szukasz guza? I patrzcie teraz na to. Przyłóż mu rasa, dobrze! Zaliczyliśmy zadanie od Turusa. Okej, co to za pierścienie? Staro wyglądające biżuterię, okej. Ciekawe rzeczy mamy. Długi łuk, lekka kusza. Okej, ząb kopacza, lekki miecz strażnika. Słabe rzeczy miałeś, stary. Ludzie zawsze gadają. Teraz pogadajmy z Fiskiem, gdyż tutaj się u niego załączy ciekawa opcja dialogowa. W dzisiejszych czasach na nikim nie mówi. Hej, ty! Mordrak był jednym z moich najlepszych dostawców, ty głupcze! Jeśli chcesz zostać członkiem tego obozu, na mój głos nie masz co liczyć! Oho, skopaliśmy sprawę. Więc możemy... Kusi mnie, żeby to powiedzieć, ale nie, sobie spieprzymy sprawę. My możemy go podpierdzić Turusowi. A tutaj możemy załagodzić sytuację. Uspokój się. Może mogę ci to jakoś wynagrodzić. Wątpię, żeby ci się udało.
No, chyba, że znajdziesz dla mnie nowy kontakt w nowym obozie. Jak ja ci znajdę kogoś takiego? Przecież mówiłem, że nie wydaje mi się, żeby udało ci się tego dokonać. No i proszę was bardzo, mamy kolejnego questa, czyli będę musiał jeszcze odwiedzić nowy obóz. Bardzo dobrze. To jeszcze pogadajmy na koniec z Torusem w takim razie. O sprawie Mordraga. Mordrag już nigdy nikogo nie okradnie. Chcesz powiedzieć, że go pokonałeś? Nieźle, chłopcze. Okej. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, abyście nie przegapili następnych odcinków z serii Zagrajmy w Gothic Owls, nie tylko na moim kanale. Komentował jeszcze raz Lucik. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hej!